skoro Sylwester tuż, no to ja mam obok siebie ekspertkę. Jak w tym roku powinnyśmy się ubrać? Przede wszystkim pozwolić sobie błyszczeć. Nie bać się cekinów, nie bać się bycia glamour. W tę noc nie można przesadzić i to jest jej najbardziej magiczna siła. Trzeba sobie też pozwolić na odrobinę szaleństwa. Spróbujmy wykorzystać te pomysły, które mamy w głowie, na które nie miałyśmy zbytnio odwagi w życiu codziennym. Ale czyli w tym roku taki Sylwester będzie bardziej w stylu glamour, bardziej będziemy się błyszczeć? Bo jednak no, co roku różnie to bywa. Teraz rzeczywiście coraz więcej tego błysku nawet na co dzień nie mamy w sobie. Glamour i ten kierunek w modzie przeżywa swój ogromny powrót i też on się wziął ze złotej ery Hollywood z lat 40., 30., 50. To już taka końcówka i ten blask, ta kobiecość, ogromna doza właśnie biżuterii, wszystkiego, co gdzieś tam migocze, wraca. I myślę, że takim preludium do tego były lata 70., które chociaż nie są do końca glamour, to jednak tam jest dużo biżuterii, dużo błyszczących tkanin, a teraz już mamy wersję wieczorową na co dzień. Czyli tak naprawdę najlepiej, żeby się w tym roku zainspirować i dobrze wypaść w tę jedyną noc, no to warto zajrzeć na twojego bloga i tam jakieś tam inspiracje się znajdzie na pewno. Zdecydowanie nie tylko mamy post o stylizacjach wigilijnych, ale także o 7 wystrzałowych stylizacjach na Sylwestra i tam proponujemy różne zestawy dla każdego coś miłego. Nawet jeżeli ktoś jest trochę mniej jeszcze modowo odważny niż ja, to na pewno zadbam o to, żeby wiedział, co wypróbować i jak się ubrać. A powiedz mi, kochana, jak ty się ubierzesz na Sylwestra, bo chyba już bardziej wystrzałowo się nie da. Moja droga, to jest jeszcze moja słodka tajemnica. Nie zdradzam stylizacji przed premierą. A jakie plany masz? Na razie jestem pewna, że spędzę to w gronie znajomych i my tak planujemy. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś wyjazd last minute.